Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest taka malutka pogadanka, tak ostatnio po prostu nawalam tymi pogadankami i tak dalej na różne tematy, czy nawalam, no. Ostatnią pogadanką była Sonic the Movie, to chyba mój najbardziej sukcesywny film ostatnimi czasy, już nawet zobaczę w sumie ile ma obecnie wyświetleń. Ostatnio jak patrzyłem to ma 200, ale nie wiem, w każdym razie zdecydowanie lubicie te pogadanki. Tak zauważyłem. Lubicie pogadanki, więc stwierdziłem, że mogę robić więcej tych pogadanek. Oczywiście możecie powiedzieć, czy chcecie może więcej tych pogadanek, czy mniej, czy mam się zająć lesplayami i w ogóle zamknąć drzwi. Ktoś przejeżdża mi pod oknem. Tak, nieprofesjonalizm to moja rzecz ulubiona. Więc po prostu jedźmy z tą pogadanką. Pewnie myślicie, że nie, że to jest jakiś kurde Crash Team Racing czy coś, bo wyszedł nowy trailer na State of Play, swoją drogą. Też o State of Play mogę pogadać, ale to już na innej pogadance. Jest to bardziej pogadanka o Google Stadia, tak. Temat dosyć popularny ostatnimi czasy. Temat dosyć popularny i stwierdziłem, że ja oczywiście też się jakoś tak troszeczkę znam, chociaż na gamingu i takich innych rzeczach, że dam swoje 5 groszy, 2 grosze, 1 grosz. Pół grosza do całej tej gadki na temat Google Stadia i wypowiem się o tym, co ja sądzę. Krótka odpowiedź, nie podoba mi się ten pomysł. Długa odpowiedź to jest taka, że no jak mówiłem, nie podoba mi się, bo ze względu marketingowego, ze względu całej tej rzeczy. Więc nie wiem, może zacznę od początku najlepiej. Google Stadia to jest ogólnie taka nowa platforma, to nie jest jak możecie myśleć konsola czy coś, nie, to jest, że tak powiem, platforma. Będzie to taka platforma streamingowa dla gier. Pomyślcie, że coś w stylu Netflix albo Spotify, tylko że dla gier, a nie dla filmów czy dla muzyki. No i pewnie pomyślicie, a to jest przecież taki naturalny progres i tak dalej. I że były już tego próby, no właśnie były. OnLive było, które zostało kupione przez Sony i teraz jest PlayStation Now, który jest do dupy, przyznam, ale jest. I można sobie grać w gry z konsoli PlayStation 2, 3 i 4. No ale jest. No mogłoby być lepsze, ale jest. I po prostu... I teraz wchodzi Google. No oczywiście Google jest troszeczkę lepszy, ma to swoje większe serwery, no wchodzi Google i stwierdzi sobie, że on to chce zrobić. I co tak naprawdę Google chce zrobić? Google chce otworzyć ten serwis i chce zrobić, że tak powiem, własną swoją konsolę gier, co tak naprawdę to jest kontroler i streaming box. Co swoją drogą teraz przejdę do tego marketingu, że mi się bardzo nie podoba marketing Google Stadia, że... najpierw bodajże było, że... Google Stadia jest bardziej potężna niż Xbox One i PlayStation 4 połączone. Po nagraniu tego filmu trochę przemyślałem to i stwierdzam, że prawdopodobnie mówili o samej usłudze, a nie o konsoli. W sensie, że na serwerach. I to też według mnie jest trochę głupie, jak to mogą marketingować, bo konsola jest dla konsumenta. A oni po prostu jest do potrzeb i tak dalej, że jest mocna, ale jest... można ją kupić. A serwery Google i na maszyny, na jakim będą działy gry w usłudze Stadia, są dużo potężniejsze i zdecydowanie mniej możliwe do zdobycia przez ludzi. Więc PlayStation 4 powiedzmy tam do... Nie pamiętam ile kosztowało, jakieś 2000 zł, coś w tym stylu. Podczas gdy, nie wiem, taka maszyna Google'a... Nie wiem, dobre 6000 będzie, czy coś w tym stylu kosztowała. Tak, no oczywiście, no mówię to tak kompletnie, tak z dupy, nie mam nic dowodu, ale tak zakładam, że jeśli chcą 4K 60fps-ów niby mieć to, to no tak powiedzmy, że 6000 albo nie wiem, 5000, coś w tym stylu. Więc to naprawdę nie jest do porównywania tak trochę. Można powiedzieć, że że wasze gówniane komputery, jakie macie w domu, nic się nie mają do naszych maszyn, które będą później to streamowały do was. To wtedy ma sens, tak jakby, ale porównywać to do konsoli?
która ma być po prostu... Ma po prostu działać i być... być możliwa do kupienia. Nie wiem dokładnie, jak to ładniej powiedzieć, ale to nie ma sensu, przynajmniej dla mnie. Co według mnie to jest taki bullshit jeden wielki, no bo halo, no to jest streaming box, to nie jest konsola. Jak można powiedzieć, że coś jest bardziej potężne, co nawet nie może swoich własnych, co nawet nie może gier odtwarzać, to nie da się tak, no dobra, może to jest potężniejsze, jeśli chodzi o streaming, że nie wiem, że może szybciej coś pobierać czy coś, przez co mogą być większej jakości filmy, no przesył wideo ogólnie, ale na dobrą sprawę to nie jest, to nie znaczy od razu, że konsola jest potężniejsza od innej niż dodatkowo połączonej, bo to jest według mnie tak trochę, no głupie, no, że powiedzmy, no moja konsola jest lepsza niż PlayStation 4 i Xbox połączone. Okej, ale co na tym pójdzie? No nic nie pójdzie na tym, bo wszystko jest w chmurze. No i tu się pojawia problem, bo nie można powiedzieć, że coś jest potężniejszego bez tak naprawdę dowodu na to, że to jest potężniejsze w przypadku gier. No powiedzmy, no nie wiem, mogę powiedzieć, że Xbox One X jest potężniejszy niż powiedzmy PS4, dlatego, że nie wiem, Sonic Forces może działać na Xbox One X w 1800p bodajże. To jest chyba największe, jak Sonic Forces może tam działać i no faktem skacze ta... skacze ta rozdzielczość jak cholera na Xbox One X, ale jest, więc mogę powiedzieć, że Xbox One X jest potężniejszy, bo Sonic Forces na tym działa lepiej. No i dobra, i to już jest jakiś dowód. Podczas gdy powiedziałbym, żeby na Google Stadia, na Google Stadia powiedzmy Sonic Forces działa w 4K i 60 fps, tylko że tak naprawdę to nie działa na Stadia, tylko działa to na serwerach Google. Na serwerach Google i tylko tak naprawdę obraz jest przesyłany do Stadia, która to odtwarza. Nie odtwarza gry, odtwarza obraz. Równie dobrze, nie wiem, mój komputer może, mój komputer akurat jest do dupy, ale no, gdybym sobie puścił wideo na jakimś potężnym komputerze w 8K, to mój komputer nie odtwarza tej gry. On nie jest, powiedziałbym, że on nie jest tak potężny, żeby odtworzyć grę w 8K, ja tylko oglądam film gry działającej w 8K. Rozumiecie, o co mi chodzi. No, mam nadzieję. I to jest bardzo dla mnie ciekawe. Później jeszcze ktoś, nie pamiętam kto, ale ktoś, kto pracuje na Stadia, powiedział, że bijatyki będą działały na tym dobrze. Już to widzę, jak dobrze, bo wiecie, no. Dla typowego Kowalskiego, typowego, kurde, człowieka, który sobie chce po prostu pograć. To input lag, no powiedzmy, no input lag. To jest tak naprawdę nic. On tylko sobie gra, nawet nie zauważa nic, żeby się działo. Póki jest mały dostatecznie, że po minucie przycisk dopiero nie zostaje odczytywany, to raczej nie zauważy tego. A na przykład taki już wiecie, no master tych gier i tak dalej, to najmniejszy input lag to jest dla niego po prostu grzecznie grywalna. Dlatego na przykład ludzie grający w Super Smash Bros. Melee nadal używają telewizorów CRT, a nie jakichś modern telewizorów, które mają większy input lag przez na przykład skalowanie gry albo coś w tym stylu, więc to jest praktycznie niegrywalne dla nich. Więc powiedzenie, że będą działały dobrze, to według mnie to jest troszeczkę za malutko, żeby przynajmniej tych takich prosów do tego przekonać, bo oni w to nie będą grać, po prostu. Może sobie wypróbują, jak dadzą darmową ofertę, ale oni tego raczej nie będą używać. Więc tu jest kolejna taka sprzeczność, no mówię. To jest rzecz bardzo zależna od tego, jakie jest dobre połączenie.
gdzieś tu znalazłem artykuł o tym. Najlepsza. Tak, dla. O, to znaczy to nie jest do końca do tego, ale. Google Stadia, żeby. Bo wiecie, oferują na to 4K i 60 FPS-ów. Taki najlepszy experience na Google Stadia. Jaki jest haczyk? Do tego jest potrzebne 30 MB na sekundę. No, nie wydaje się to dużo na dobrą sprawę. Nie wydaje się to dużo. Ja mam chyba nawet w komputerze przesył jakiś 90 MB na sekundę, czy coś w tym stylu. Nie wiem. Nie pamiętam nawet, jakie jest moje połączenie. Tak na dobrą sprawę. Problem polega na tym, że to tak naprawdę nie jest w tym momencie dla każdego, bo nie każdy jest w dobrym miejscu na dobry internet. Znaczy, w obecnych czasach większość dostawców ma dobry internet w każdym, w każdym miejscu, chociaż na przykład, no powiedzmy ja dobry internet powiedzmy mam dopiero od roku. To tak tylko dla takiego spostrzeżenia. Ja mam dobry internet, mam światłowód i tak dalej dopiero od roku i jest fajnie, jest cacy, ale no nie sądzę, że tak jest, ale możliwe, że tak jest, że jeszcze niektóre miejsca nie mają na przykład światłowodu, który zapełniłby dużo lepsze połączenie, więc to jest, nie mogę tego stwierdzić w 100% tak albo 100% tak nie. W każdym razie znalazłem parę obrazków na to, jakie są takie, wiecie, średnie prędkości. Nie jestem do końca pewien, kiedy one zostały zrobione, bo nie ma tu niestety nigdzie na stronie. No 2018 z początku 2017. No nie są najnowsze, ale nie mogłem innych znaleźć. Więc zdecydowanie mogą być lepsze, ale przynajmniej dla Europy znalazłem z 2018. Więc na przykład Polska, powiedzmy Polska, no w Polsce jest to, że na przykład nawet PlayStation Now jeszcze nie wyszło. Nie można grać jeszcze na PlayStation Now w Polsce. Szczerze nie wiem dlaczego, niezbyt się w to dobrze wpatrywałem, ale w Polsce średnia internetu, przynajmniej w 2018, była 20 MB na sekundę. Na Google Stadia byłoby to jakieś 1080 30 FPS-ów, 720 60, może coś w tym stylu, tak mniej więcej to oceniam. Więc no, Polska by, sądzę, że nie zyskała najlepszej jakości, ale zobaczmy na przykład taki kraj jak... Znaczy nawet nie muszę tego dokładnie tutaj mówić, nie wiem, Włochy. Prawie 9 MB na sekundę, to jest średnia prędkość we Włoszech. Przynajmniej na 2018 początek roku. Google Stadia tak naprawdę byłoby dla... nie wszystkich. To tak naprawdę konsola jest dla... Znaczy konsola, mówię to tak, wiecie... Tak w wielkim cudzysłowiu. W cudzysłowie. To jest tak naprawdę konsola... dla szczęściarzy, więc musisz mieć szczęście tak naprawdę, że jesteś akurat teraz masz dobry internet i żyjesz w tym miejscu, gdzie jest dobry internet. Jeśli nie żyjesz, sorry, jesteś w dupie tak trochę, bo inne rzeczy można jakoś sobie załatwić. Powiedzmy, nie wiem, PlayStation 4. Na PlayStation 4 no wystarczy tak naprawdę, że mam prąd i jakoś można uzbierać, wiecie, na telewizor, na konsolę samą i wtedy jest cacy. Internet tak na dobrą sprawę nie jest mi potrzebny, mogę sobie na przykład gierki kupić fizycznie i wtedy mi zadziałają i będę mógł grać w to. I nie mam z tym problemu. No, jakieś, nie wiem, powolne łącze, no byłoby to ból dupy, ale da się przeżyć z czymś takim. Natomiast Google Stadia, jeśli nie masz dobrego internetu i na przykład, no nie wiem, nie chcesz patrzeć na 480p obraz co najwyżej, to nie masz tak naprawdę innego wyboru, bo ta konsola po prostu nie będzie odtwarzała niczego ci offline. To jest
to jest usługa, jak wspomniałem, to jest usługa kompletnie online, więc nawet nie możesz grać sobie w nic, jak internet padnie. Co jak internet padnie ci, powiedzmy, nie wiem, są prace jakieś w internet. Z internetem twój dostawca nie może teraz ci dostarczyć, jest po prostu, są prace techniczne. No nie zagrasz sobie. Podczas gdy na przykład takim PS4, Nintendo Switch, Xbox One, czy innych konsolach, po prostu sobie wkładasz fizyczną grę, albo tą, którą już wcześniej pobrałeś i sobie możesz po prostu pograć. Więc to jest duży problem. Nie sądzę, że byłby problem z samym odtwarzaniem gier, bo no co jak co, ale Google ma dobre serwery i tak dalej, więc zdecydowanie nie byłoby to problemem z tym, że serwery nie będą wyrabiać, bo sądzę, żeby były. Ale no, to jest dosyć ryzykowne z tym internetem, więc to na pewno nie będzie konsola dla każdego. To na pewno nie będzie dla każdego i nie będzie każdy mógł z tego korzystać. No umówmy sobie szczerze, no nie każdy nawet będzie z tego korzystał, bo oczywiście mamy już PlayStation, mamy Xboxa, mamy Nintendo i tego ludzie się będą trzymać. Oczywiście to jest usługa, więc prawdopodobnie chyba testowali to wcześniej w Chromie i to było z Assassin's Creed, tym najnowszym, nie pamiętam jak on się nazywa. I testowali to na Chromie, jak to streamowanie Assassina i działało to z tego co wiem okej. Więc może coś się z tym zrobi, aczkolwiek mówię, ja jeszcze nie widzę w tym jakiegoś dobrego, bo wiecie, Google nie jest Bogiem, nie jest nieomylne. Nie wszystko, co Google się dotknie, staje się złotem. Najlepszy przykład to jest Google Plus, które będzie zamykane w sumie. Chyba za niedługo, albo już zamknę, nie jestem do końca pewien co do tego. I będzie zamykane po prostu. Więc Google Plus to była okropna decyzja. Jeszcze dodatkowo jak to połączyli z YouTube'em, to Ktoś pamięta jeszcze Boba i jego armię, żeby zniszczyć Google Plus? Ja to pamiętam, jak Bob właśnie zaczął się pokazywać na w komentarzach z Google Plus. W ogóle komentarze Google Plus to były okropne. Jak do dzisiaj to jest, do dzisiaj pozostałości są z tego na YouTubie, że nie można było tak naprawdę odpowiadać na komentarze, tylko trzeba było kogoś nie wiem jak to się w sumie nazywa. Oznaczyć trzeba było kogoś i wtedy dopiero mu odpowiedzieć, co było okropne. I na serio, jak chce się obejrzeć jakiś film na YouTubie z czasów, kiedy było Google Plus, w sensie komentarza Google Plus, i chciało się w komentarzach na przykład, żeby, no nie wiem, ma się jakiś problem, może w komentarzach ktoś to miał ten problem i było jakieś rozwiązanie, nie dało się po prostu nic znaleźć, bo to był jeden wielki chaos tych odpowiedzi, nieodpowiedzi i nie dało się, nie dało się nic znaleźć. Nie wiem, czy nawet moje obecne konto było później niż Google Plus, więc chyba moich komentarzy nie mam na jakimś Google Plus, żadnym filmie, więc to było okej, ale jeszcze dodatkowo jak one zostały przekonwertowane na normalne komentarze YouTube'a, to już się nic nie da znaleźć. Ale dobra, bo zboczyłem trochę z tematu. Więc Google Stadia. Zgubiłem wątek troszeczkę. Mówię, nie podoba mi się Stadia. Może to być sukces, nie ukrywam, bo miałem też konwersację. Odpowiedzi miałem od niektórych ludzi. I myślą, że Google to bardziej chce robić tak czasowo, w sensie, że patrzy w przyszłość bardziej, a nie co jest teraz. I mogę to trochę zrozumieć, że w sumie prędkość internetowa będzie tylko i wyłącznie wzrastała w następnych latach, więc może będą oferowane tańsze usługi i z dobrym internetem, więc to by było dobre. Więcej krajów prawdopodobnie będzie miało lepszy internet, więc to też będzie dobre.
I rozumiem to, naprawdę. I wtedy bym rozumiał to, że Google no teraz to wypuści i wtedy to będzie tak w sumie tylko i wyłącznie bardziej się rozrastało, aż to by było do perfekcji. I niemniej jednak, jeśli się po prostu nie uda i po prostu ludzie nie będą w to grali, bo są przywiązani do dalej marki konsol, bo po prostu nie chcą mieć wszystkiego w internecie, wolą na przykład pudełka mieć, powiedzmy jak ja, chociaż przyznam, że PlayStation 4 ze swoimi ofertami w PSN-ie mnie tak wciągło, że jestem po prostu zawstydzony swoją osobą. I naprawdę, są różne powody, dlaczego ludzie po prostu mogą nie korzystać ze Stadia, bo na przykład, że na PC-cie. Po co niby mają ludzie tego na PC-cie używać, powiedzmy z dobrym PC-tem, skoro mogą tą samą grę odpalić u siebie? Po co im to? Więc mówię, Google bardzo musi uważać, tak mi się wydaje. Google, chociażby po tym Google Plus, no, musi bardzo uważać, bo jeśli to nie pyknie, to będzie jeden wielki to będzie wielkie uff. Tak to mogę podsumować całą tą sytuację Google Stadia. No, mi się osobiście nie podoba. W ogóle też przy okazji też wspomnę, że w sumie wszyscy tak teraz na te gierki tak naskakują. Teraz Apple jeszcze otworzyło swoją usługę Apple Arcade. To swoją drogą Team Sonic Racing na to wychodzi. Znaczy, to nie jest Team Sonic Racing, tylko Sonic Racing. Bez Teamu, apparently. I Shantae 5 na to wychodzi, więc no. Dobrze, że Shantae 5 wychodzi. To jest dziwne. To jest dziwne. Mi się podoba, że więcej ludzi teraz będzie więcej możliwości grania w gierki. Tym bardziej z tym Apple Arcade. Nie tak naprawdę o co chodzi z tym Apple Arcade tak do końca. Tylko tak naprawdę, że to jest coś takiego, że Apple tak naprawdę funduje jakieś gierki, pomaga fundować gierki. Nie wiem, I don't know. Więc no, to było tak naprawdę moje chrzanienie o tym, jakie jest Google Stadia i co może tam być, co jak ja to widzę. Ja tego na pewno nie będę używał, bo po prostu nie widzę takiej potrzeby, przynajmniej dla mnie. To w zasadzie byłoby na tyle z mojej strony. Czy coś tu jeszcze pominąłem? Jeszcze w sumie mogłem wspomnieć o tym, że co jest na świecie, jak jest mniej więcej średni internet, ale tam dobra. Więc to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Możecie oczywiście sami się wypowiedzieć o Google Stadia, o całych tych pogadankach moich, jak wy się to tam z tym lubicie. No i na razie, cześć! Pa, pa!